A ze mną w studiu jest prezes Polskiego Związku Alpinizmu, himalaista, zdobywca wszystkich 8000 tysięczników Piotr Pustelnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy dało się tego uniknąć, to co się wydarzyło na Nanga Parbat? Czy można było przewidzieć w jakiś sposób no, tą tragedię? Nie, przewidzieć tragedii żadnej się nie da. Natomiast zawsze można powiedzieć w ten sposób, że można poprowadzić akcję górską tak, żeby, żeby zminimalizować to, to ryzyko, które temu towarzyszy. Natomiast no, i organizm ludzki i sam proces aklimatyzacji i w ogóle przebieg wydarzeń w górach bywają tak nieprzewidywalne, że no wszystkiego się nie da do końca przewidzieć. Więc na no, tak zadane pytanie, czy można było tego uniknąć, powiem tak, że a, my, alpiniści robią wszystko, żeby to ryzyko związane z pobytem w górach zmniejszyć ale nie da się tego ryzyka zmniejszyć do zera, więc ono zawsze będzie, to będzie zawsze sport ryzykowny i zawsze ben, będzie, trzeba się liczyć z tym, że mogą wystąpić tego typu sytuacje. Media i komentatorzy są w ostrożni w tym, co mówią. Tomasz Mackiewicz pozostał w górach. Akcja ratownicza na pewno nie będzie chyba wznowiona, jak pan to ocenia? Jeszcze wczoraj rodzina miała nadzieję na to, że ta akcja jednak zostanie wznowiona. Czy są jakieś szanse, że spotkamy jeszcze tego alpinista żywego. Wie pan, już nie, nie pierwszy raz, e, niestety, w swoim życiu rozmawiam na takie tematy i, i to jest zawsze e, dla mnie dylemat, co, co, co na ten temat odpowiadać, bo jest takie stare powiedzenie, że nadzieja umiera, umiera ostatnia i, i ludzie, którzy tego słuchają, być może są jego krewnymi, w związku z tym z, zawsze mamy taki Taki dylemat, czy, czy posłużyć się taką pragmatyczną, racjonalną oceną, czy po prostu oddać się tej, 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 tej emocji, właśnie polegającej na tym, że, że, że zawsze trzeba mieć do końca nadzieję. Ja nie wiem, co się dalej będzie w górach działo, ale widzę fakty pewne. A te fakty są takie, że ta, ta, ta ekipa, która. Wyruszyła z k 2 na ratunek, jest z powrotem w bazie k 2 więc tam w bazie pod, pod nadgą Parbat nie ma już nikogo, kto, kto mógłby tą karatować. Mamy mnóstwo teraz ekspertów od Himalajizmu, jak się czyta e, na Twitterze czy na mediach społecznościowych. Wszyscy wypowiadają się na ten temat, e, w jaki sposób można było postąpić, czy w jaki sposób trzeba było e, postąpić. No właśnie, te kontrowersje. Czy zrobiono wszystko, żeby uratować wszystkich uczestników, dwójkę uczestników tej wyprawy? Moim prywatnym zdaniem tak, że to po prostu. W, w, w... Przy tych warunkach i przy, przy tym tempie e, e, rozwoju wydarzeń, po prostu nic więcej nie można było zrobić. Po prostu, no niech pan popatrzy, Himalaje i Karakorum w zimie są puste. Nie jest tak jak w lecie, gdzie w każdej bazie siedzi po 5-10 wypraw i zawsze można skrzyknąć wszystkich do pomocy. Tylko to są po prostu puste góry. I, i naprawdę nad Eli Bóg czuwał, że, że w w promieniu 300-400 km znalazła się bardzo profesjonalna, bardzo dobrze wyszkolona i, i w, świetnym, w świetnej formie wyprawa Polska na K2. Więc... No, tym bardziej, że Adam Bielecki i Denis Rubko zrobili chyba rzecz niesamowitą. Z tego, co przynajmniej mówią eksperci, z tego, co przynajmniej mówią Himalaiści, to znaczy w zawrotnym tempie weszli na tą ścianę, żeby ją uratować. Tak, tempo było niebywałe i to rzeczywiście trzeba czapki z głów przed, przed ich, przed ich taką siłą i sprawnością. Z tym, że ja kiedyś w, w którymś wywiadzie powiedziałem, że no, nie ma ludzi takich nie, nie do zdarcia. No, o, myślę, że, 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 że oni, oni też, no już, jak już doszli do elity, to już, to już trochę z nich ta, ta, ta potworna e, napięcie i adrenalina zeszła. Nie wiem, czy mieliby jeszcze e, siłę iść dalej do góry. Wszystko... Czy to była kwestia ich bezpieczeństwa również? To kwestia... Oczywiście no, no, ratownicy zawsze narażają się dla innych, no, ale są granice tego, tego ryzyka i oni sami te granice sobie wyznaczyli, i, i po prostu jak, jak, jak pewnie jak dotarli do, do Eli, to się, to się mocno tam musieli naradzać. Nie, bardzo się cieszę, że nie byłem w ich skórze, bo to są bardzo dramatyczne wybory i, 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 i pewnie tam dochodziło do bardzo takich... Dramatycznych sytuacji. Ten dramatyczny wybór musiała podjąć także Elisabeth Rewol, zostawiając swojego kolegę, przyjaciela na zboczu. Takie decyzje też nie podejmuje się chyba lekko. Myślę, że nikt, kto nie był na 7000 tysiącach metrów, na 8 tysiącach metrów, nie zdaje sobie z tego sprawy, w jaki sposób do takich decyzji dochodzi. No i pan, nie trzeba być na, na 8 tysiącach metrów, żeby, żeby mieć takie. Traumatyczne przeżycia. Po prostu nigdy nie, nie przychodzi łatwo taka decyzja. I no, tylko ona wie, ile ją to kosztowało i, 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 i dlaczego taką decyzję podjęła i w jakich okolicznościach, ale, ale ufam i, i wierzę w to, że, że została ona podjęta zgodnie z wszystkimi. Yy, takimi ogólnoludzkimi, etycznymi, moralnymi normami. Skąd się wzięły te kontrowersje dotyczące helikopterów i szybkiej akcji ratunkowej ze strony no, ratownictwa górskiego? Nie ma takiego systemu, szczególnie tam, w tamtym rejonie, w rejonie Pakistanu, nie ma systemu ratunkowego, który mógłby szybko no, ruszyć z akcją? No, a widział pan taki system w akcji? No przecież nikt tam, pakistańczycy, oprócz tego, że, że wysłali helikoptery. Nie wysłali żadnych ratowników, bo ich po prostu nie mają. Nie ma takiego systemu. No i to jest w dużej mierze kamyczek do, do ogródka władz Pakistanu, że taki system trzeba efektywny, sprawny, nowoczesny stworzyć. No jesteśmy w XXI wieku i coś takiego powinno być, a, a gór oni mają tyle, co, co, co my obszaru Polski, więc to jest dla nich, w moim odczuciu, obligo pewne jako gospodarzy te, te tego terenu. Ale chyba każdy himaleista też podejmując decyzję o takiej wyprawie, szczególnie tak e, ciężkiej, bo przecież e, Tomasz Mackiewicz e, no, miał swój styl wspinaczki i swój styl niepowtarzalny, e, niepowtarzalny tak. himaleizmu. Właśnie to było takie wspinactwo alpejskie na sportowo, bez tlenu, z jak najmniejszą ilością sprzętu. To nie chyba himaleiści w takich momentach zdają sobie sprawę jednak, że są e, sami sobie pozostawieni. E, no szczególnie powyżej 6000 tysięcy metrów, kiedy helikopter już dolecieć nie może. Oczywiście, że tak. Ten, ten styl, który, który ileś tam lat temu, Artur Heisen nazwał go pan krokowym stylem, nie wiem dlaczego rzeczywiście, rzeczywiście no, generuje takie zagrożenia. Natomiast, natomiast co innego jest ta świadomość, bo on miał świadomość tego, że, 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 że pomoc nie przyjdzie i, i pewnie, pewnie wszyscy wszyscy związani z jego wyprawą też mieli taką świadomość, my mieliśmy taką świadomość, no ale to nie, nie zmienia postaci rzeczy, że, że, że takie służby ratunkowe powinny być. A trochę ta wyprawa też dzieli to, co się wydarzyło, dzieli to środowisko himalajstów, alpinistów. Vanessa O'Brien, amerykańska em, himalajstka, no, napisała bardzo mocną rzecz, która no, odbiła się szerokim echem w internecie, że ci, którzy ratowali mają krew na rękach Tomka Mackiewicza. Jak pan odbiera takie słowa? No odbieram to jak, jak naj, 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 najgorszy możliwy komentarz na bardzo amatorskim portalu społecznościowym przy jakiejś słabej internetowej gazecie. Po prostu nie była, nie widziała, nie wiedziała, powiedziała parę sloganów i tyle. Czyli takich komentarzy powinniśmy nie zauważać, no, powinniśmy to pomijać? Nie, nie oczywiście, że tak. No. Proszę, proszę mi wybaczyć, ale nie będę dalej tego komentował. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem był prezes Polskiego Związku Alpinizmu Piotr Pustelnik. Dziękuję pięknie. Dziękuję.